Pator tysiącletniej tradycji jazdy polskiej prezentuje przed Państwem musztrę konną. Występują dwie sekcje z lansami. Cała trudność pokazu będzie polegała na tym, że łani prowadzą, powodują konia koniem tylko jedną ręką plus pozostałymi pomocami, czyli dosiadem i ewentualnie wspomagając się subtelnym działaniem ostrogami. Skwadron Kawalerii Wojska Polskiego powstał w roku 2000 z inicjatywy kombatantów, którzy zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce wywierali duże naciski na to, żeby przetrwała tradycja polskiej jazdy. Jeżeli chodzi o Szwadron Kawalerii, początkowo nosił nazwę reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego i został powołany przy 2. Brygadzie Obrony Terytorialnej w Mińsku Mazowieckim, skąd został przemieszczony do Starej Miłosnej, ponieważ tylko tam na obiektach Starej Miłosnej były warunki do utrzymywania koni. Szwadron prezentuje w tej chwili elementy musztry konnej, wykonują ją w pusie. W tej chwili widzimy sekcje, które się rozjeżdżają. Lewo, prawa strona strzyku dwójkowego. I sekcje będą teraz prezentowały tak zwane czesanie się po przekątnej, tudzież zwane przecinaniem, w zależności od okresu, w którym to wykonywano. Ta nomenklatura jest różna, jeżeli chodzi o jazdę polską. Nadmienię tylko, że do połowy lat 20. obowiązywała terminologia jazda polska, stąd nazwa fundacji jest Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. I w drugiej połowie lat 20. zmieniono nazwę na kawaleria. W związku z tym wszystkie regulaminy, instrukcje nosiły już nazwę dla kawalerii. Doszło do wypadków majowych, szwadron stanął w obronie prezydenta, bo takie jego było zadanie, chronienie jego osoby. Naczelnik wezwał dowódcę szwadronu i pogratulował mu postawy. Powiedział: panie pułkowniku, gdybyście nie stanęli przy osobie prezydenta, to bym was kazał wszystkich rozstrzelać. Szwadron został włączony w skład 1. Pułku Szwoleżerów i tutaj jako jego drugi etatowy szwadron uczestniczył w wszystkich uroczystościach przy osobie naczelnika państwa i prezydenta. Szwadron przed chwilą zaprezentował rozwinięcie dwóch sekcji, tak zwany wiatraczek. W tej chwili wykonuje równolegle w dwóch sekcjach dwie duże wolty. Czyli jak widzimy, łani wjeżdżają co drugi za poprzedzającego konia. Numeracja w sekcjach jest od 1 do 6. Sekcja jest tą najmniejszą jednostką w kawalerii. I tutaj, tak jak w musztrze wojskowej, łani zawsze odliczają albo do 2, albo całościowo. W przypadku sekcji to jest od 1 do 6. Stąd widzimy w czasie przemarszu kawalerię idącą w szyku trójkowym, sekcjami, potem szwadronami, w zależności od tego, w jakim kraju, jak liczne mamy pododdziały reprezentacyjne, pododdziały konne. Sekcje zjeżdżają się do środka i przechodzą równolegle między swoimi szykami. Ułani występują w tradycyjnych mundurach wzorowanych właśnie na przedwojennych, z tym, że jest już to gabardyna współczesna, takie jak cały pułk reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie jest w tym samym odcieniu, z tym, że ułani zachowali tradycyjny krój, czyli jest to mundur na stójce. Wzorzec terlicy, krój siodła właśnie oficerskiego z małymi modyfikacjami i stąd od roku 2012 występują w tychże rzędach. Dowódca występuje na rzędzie wzorowanym na przedwojennym rzędzie, wzór 1000.
925 i po modyfikacji jest to właśnie siodło wzór 25 łamane przez 2012. Dowódcę zawsze rozpoznamy po tych ozdobnych okuciach na podpierśniku i tutaj przy naczółku. Czasami jeszcze występuje ozdobny krzyżak. W tej chwili nastąpił zwrot w lewo-prawo i następuje tak zwane przeczesanie się, czyli w dwóch liniach łani w sekcjach przechodzą między sobą. Znowu rozjechali się w trójki. Jeżeli chodzi dalej o rzędy, to pod tybinkami siodła z lewej strony mamy szable Ludwikówki wzór 1934. Zostały one specjalnie dla szwadronu wykonane po wojnie ze względu na swoje walory użytkowe. Jest to ostatni wzór szabli, jaki wszedł do użytku w Wojsku Polskim. Łana w tej chwili mają charakter ozdobny, są w barwach szwadronu kawalerii, czyli amarantowo ciemnoniebieskie. Dla Państwa, dla większości jest to kolor granatowy. Nawiązując do przedwojennych pułków, a tutaj dla nas Grudziądzany są to barwy ogólnokawaleryjskie, w których przed wojną występowali podchorążowie szkoły oficerskiej i szkoły oficerskiej dla podchorążych rezerwy. Szkoleniem się w galopie będzie ciął łozy. Łandmowski jedzie na koniu tymiany. Tak zwane wspieranie aktywne. Wierne jest wtedy, kiedy łokieć jest mocno przyłożony lantą do boku konia. Do boku, do miednicy łana. Dokonamy. Docina łozy, żeby jak najmniej wystawało. I ponownie wyjazd do kucia, tym razem lancą. Gomuły.